Siemank wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą The Peacekeeper, czyli grą, którą mnie prosiliście od jakiegoś czasu, w sumie od tygodnia, odkąd zacząłem grać w Raiders, Took My Dog i co piszecie, nagram? No i oczywiście mówię wam, tak, nagram w tym momencie i bez dłuższego gadania klikamy sobie play i zaczniemy naszą przygodę. Czemu to niby new game? Usuwamy to, niby to nie ma, że co grałem, nie grałem ani razu. Play, zaczynamy, okej, okay. Jesteśmy sobie jakby w naszym bunkrze, czy jak to można nazwać. Wyjdźcie z mojego terenu, chuligany. Nie. Przyszliśmy tutaj po twój pokój. Po moim przyjaznym, pokojowym ciele. Okej, okay, czyli jesteśmy peacemakerem, czyli peacekeeperem, czyli jesteśmy osobnikiem, który trzyma, jakoś to utrzymuje pokój. I teraz mamy tak, jeżeli trzymamy myszkę, to strzelamy, jeżeli puścimy myszkę, to kucamy. No i oczywiście WS chodzimy góra-dół, więc fajnie, możemy teraz się chociaż chować, nie tak jak było w Raiders Took My Dog, tylko tutaj możemy się chociaż chować i tak dalej. I jak widać, jest strasznie krwawa gierka, jak mam użyć granatu? Czy ja mam to użyć jakoś spacją, czy mam to użyć? Halo? Aha, granatu po prostu używamy w momencie, kiedy po prostu kliknę na ten granat i tyle, i wtedy wszystko ładuje. Let's go, okej, okay, chowamy się. O nie, fajny jest to system, że nie możemy coraz strzelać, tylko musimy przeładowywać to, że jakby przygrzewa się nam broń. Przez co musimy jakby powstrzymać się od strzelania full auto i tak dalej. Teraz najprawdopodobniej wyjdzie jakiś boss, tak przynajmniej to wygląda na pasku tutaj. A nie, po prostu wygraliśmy, z jakiegoś powodu tak szybko wygraliśmy pierwszą misję, tylko nie wiem ile tych misji będzie. Zabiliśmy 19 rufianów, 60% życia mieliśmy ponad, więc zrobiliśmy sobie oczywiście achievement. Mamy 487 golda dodatkowego, mamy ogólnie 1987 golda i możemy wejść w upgrade. Teraz co możemy upgrade'ować? Możemy upgrade'ować broń jako magazynki, możemy broń jako ciało naszej broni, możemy bulety, żeby było jakby większy damage buletów, oraz możemy też backpack robić, żeby mieć większą ilość golda, którego będziemy zdobywać. Rzeczywiście też możemy upgrade'ować naszego granata, więc mamy wszystkie możliwe upgrade'y tutaj wszędzie rozrzucone. Możemy sobie więcej golda, więc możemy polubić sobie właśnie Berserk Studio, więc to raz zrobimy, oraz oczywiście klinąć w A10, mamy przez to dodatkowe 5000 golda, przez co możemy sobie zrobić oczywiście od razu więcej magazynków. Większy magazynek, no będziemy mogli wtedy więcej strzelać, zrobimy sobie nawet dwa razy, zrobimy sobie większy damage, zrobimy sobie nowy wygląd broni, ponieważ to jest dla mnie najważniejsze zawsze. Lepszy backpack, żeby więcej pieniędzy nam wypadało. I w sumie ostatni upgrade wydamy w pushback effect, czyli możliwość odrzucania ich do tyłu, to nie? I ja zwiększę sobie damage naszej broni i niestety już granat sobie nie ulepszymy, ale lecimy do kolejnej misji. Mamy nowego przeciwnika, jakim będzie Kiss my axe. Hey Hank, glad you od razu się wpieprzył. Hey man, can I ask you a question? Axe zamiast ask you a question. Przepraszam bardzo, ale czy wy musicie tutaj tyle gadać? Nie musicie tyle gadać, ja z wam nie muszę gadać, ja muszę z was zniszczyć, więc niszczymy naszych wszystkich przeciwników, skaczemy i niszczymy. Teraz oczywiście te levele teraz będą strasznie proste, no bo przecież wydaliśmy sobie teraz ten 5000 dodatkowego golda na nasze upgrade'y, ale już widać pierwszą zmianę. Czyli, że Axemeny, te ziomeczki Axemeny, mogą rzucać nam bronię. Znaczy nie broń, tylko znaczy swoją kosę, mogą rzucać nam tam, gdzie stoimy. O, jakiś dziwny lag. Tam, gdzie stoimy, czyli nawet jeżeli kucamy, to możemy tak czy jak dostać od nich damage, więc trzeba cały czas się ruszać. Trzeba zaraz się ruszać i uważać na to, gdzie leci ich broń. Oczywiście druga fala odepchnięta. Będzie następny upgrade. To nie rozumiem tego z tym next upgrade, czyli że jeżeli przejdziemy 4 fale, to będziemy mieli dodatkowo. Znaczy, w piątej fali będziemy mieli nowy upgrade zrobiony. Czy tak to działa? Tak mam to rozumieć? Mam nadzieję, że tak. Uwaga. Complete Wave 10, Complete Wave 25. Tak, czyli po piątej fali będziemy mieli zrobiony nowy specjal blokowany. Spoko, nie ma tak, że stoimy w miejscu z tymi specjalnościami, tylko możemy cały czas je zdobywać nowe. I co moglibyśmy sobie zupgrade'ować? Wydaje mi się, że zupgrade'ujemy sobie... A, tego nawet nie możemy zupgrade'ować, czyli w sumie nic nie zupgrade'ujemy. Tak mało nam brakuje do upgrade'u, jeżeli chodzi o ilość amunicji, którą możemy wystrzelić, to poczekamy, uzbieramy i wtedy sobie to zupgrade'ujemy, żeby można było więcej strzelać. I ogólnie mam nadzieję, że jeżeli zrobimy ten upgrade na maksa, to wtedy będziemy mogli strzelać w nieskończoność. Ogólnie dziękuję wszystkim, którzy polecili mi ową gierkę.
Bo naprawdę byłem do niej na początku negatywnie nastawiony, ponieważ mówię, no aha, już wygraliśmy. Powiem, wiecie, na początku było takie to, o, dopiero co nagrywałem Raiders Took My Dog, mówię, no nie, cała będę grał ten sam typ gry, ale nie, jednak warto było, w tą grę zagrać, warto było was się posłuchać i zacząć to nagrywać. Okej, okay. Hey, what's this? Jakiś nigeryjska księżniczka, która chce oddać mi swój cały pokój? Znaczy jej cały pokój. Szybko zanim... o kurna, zaszło się jakiś spam. What the fuck is going on? Tam są jakieś zdjęcia księżniczki? Hey man, sorry about the email, it was an accident. Accident. Wow, you're hot, can I ask you out? What the fucking... Co tu się dzieje? Było wszystko spoko, miałem robić, znaczy pilnować pokoju. Zaczynam strzelać się z jakimiś rufianami, po czym nagle jakieś zboczone teksty z nigeryjskimi księżniczkami, które wysyłają swoje zdjęcia i nagle ten gościu z aksem się ją zaczyna podniecać i wyrobi aż jego śmieszne słucharki. Świetna gierka, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Lecimy dalej z tematem, będziemy dalej bronić naszego terenu, aby tylko nikomu się nic nie stało, ponieważ jeżeli my zginiemy, to wtedy pewnie cały pokój na świecie zostanie zniszczony, będzie tylko zło, będzie wszędzie tylko zło, będą wszędzie napierniczać tylko te złe rufiany ze swoimi aksami, czy też ze swoimi karabinkami. Okej, okej, napierniczamy. Musiałem trochę przeskakiwać, żeby nas to nie zabijali. Okej, to mamy jakąś skrzyneczkę, która nam trochę spacyfikuje wszystko, oczywiście dostają z rakiet nasze fajfusy, musimy tutaj wszystkich wyczyścić. Mamy naładowany znowu nasz karabinek, więc możemy ich odepchnąć bez żadnych większych problemów. Dawajcie, napierniczamy, no ich napierniczamy. Coraz bliżej jest ten dziwny robot. Coraz bliżej celu jest ten dziwny robot. Czy on w końcu nas zaatakuje, czy to będzie po prostu oznaka końca fali? One są po prostu oznaką końca fali, a nie jest żadnym problemem dla naszej, przynajmniej dla naszej ekipy oczywiście. Okej, mamy zrobione 4 fale, czyli piąta fala będzie tą falą, która nam da jakiś nowy upgrade, więc na razie wydaje mi się, że dla nich nie będę chciał wydawać pieniędzy. Chociaż może jakbym na to wydał? Na gunbody będzie mieli lepszy pushback? Nie. Zróbmy sobie może lepszego granata? Też nie, to się też nie opłaca. Nic coś nie opłaca na razie upgradeować, więc czekamy na nową umiejętność. Oj, przepraszam bardzo, jaką będzie coś z sercem, tak? Coś z życiem będzie. Jeszcze dosłownie tego, dokładnie tego nie przeczytałem. Przeczytałem dopiero jak będę odblokowane, bo nie lubię nigdy czytać tego, co jest jeszcze nieodblokowane, bo tylko się potem bardziej nakręcam i denerwuję, że jeszcze tego nie mam. Ale tego teraz jak obronimy naszą kolejną falę, no to będziemy mogli sobie w końcu dowiedzieć się, o co z tym sercem chodziło. Let's go, odbijajmy tutaj wszystkich frajerów, którzy do nas nabiegają. Aksy, wszędzie są te aksy, które myślą, że będą nas mogły łatwo trafić, ale tak nie jest łatwo z naszym peacekeeperem, szczególnie w momencie, gdy cwaniak go kontroluje. Okej, okay, dawajcie, chwilę postoimy, bo tylko pounikam. I teraz mogę robić od razu nich full auto i wszystkich trzech wytrzymać, ale niestety massive wave nadchodzi z tego, że chyba za długo czekałem, więc rzuciłem od razu granata, żeby sobie to ułatwić. Let's go, chyba że będzie co 5 fal taki Massive Wave, to wtedy byłoby wszystko zrozumiałe, że jednak jakiś tam, powiedzmy, mini boss co 5 fali będzie nadchodził. Dawajcie, let's go, wszystko czyścimy, z każdego frajera, który tutaj nadbiega, niszczymy. Ouu, musiałem tutaj ładnie uniknąć, ale daliśmy radę wszystkich tutaj unikać, żeby mieć jeszcze 100% HP, żeby jak najwięcej hajsu uzyskać po tym levelu. I udało nam się oczywiście wszystkich obronić. Mamy nowy, mamy health unlocked, który... Ale czekam się, co będzie nam dawał. Co on będzie nam dawał? On daje nam, ej, z reklamą to mi wypierniczać, nie będę grał na telefonie. To nam daje reduce the health pack cooldown, czyli jakiś cooldown z życiem będzie. Znaczy, że jakieś życie będzie niby spadało, ale będzie mogli to redukować cooldown. Czy po prostu, jeżeli będziemy używać tego, to będziemy się leczyć? Coś w tym, coś w ten desen. Ogólnie weźmy sobie na chwilę w achievementach, zobaczyć, czy... nie ma napisane, nie ma napisanego, ile mamy więcej fal do przejścia, ale widzę, że to jest Berserk Studio wszystko, więc to jest tak jak te burrito i tak dalej, więc może być naprawdę ciekawa zabawa w przyszłości. Okej, okay, mamy 3500, więc moglibyśmy zaupgradeować damage naszej broni, ewentualnie zwiększyć ilość amunicji, którą możemy wystrzelić. Wydaje mi się, że na razie zrobimy damage, ponieważ czuję, że będą coraz to mocniejsi przeciwnicy na naszej drodze i warto by byłoby dokładnie nowy przeciwnik. Oh look, who is it? Nice, w końcu się nam pojawiłeś, tak? Twoja wyższość. Nie potrzebujemy żadnego sarkazmu, Frank.
Może gdybyś wcześniej studiował bardziej na w pokojowej akademii, miałbyś teraz lepszą broń, znaczy lepszą licencję na broń. Well, może, jeżeli spróbowałbyś trochę mocniej, to byłbyś taki fajny jak ja. Jestem, ziomek, jestem, mam żonę z pięknymi pewnie dziećmi, czy coś, znaczy nie, jestem ożeniony do, co do, Boże jedyny. Mam piękną żonę, tak to przetłumaczę i tyle, żeby potem nie było, że jest problem. La 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 la, nie słucham cię i lecimy niszczyć naszych frajerów. Na razie to zobaczymy, czym on... O, ja to lag. Okej, czyli co takie lagi nagle skoczyły? Ledwo nowy przeciwnik, to takie lagi skoczyły? Czyli nasz nowy przeciwnik, nasz nowy przyjaciel jest jest gościem z shotgunem. Okej, będziemy musieli się strzec tego, że nie będą już to pociski leciały w jedną stronę, tylko będą właśnie takie rozbryznięte, więc będzie tego trudno, będzie tego trudniej wszystkiego unikać, ale jak na razie widać, dajemy sobie radę bez żadnego problemu. Zróbmy sobie ten, aha, czyli ten cooldown to nie jest zmniejszenie cooldown, to jest po prostu wyleczenie naszej osoby. Więc nie musimy się martwić tak bardzo o jakiś cooldown. No co takie lagi dziwne? O jakieś cooldowny, tylko po prostu nas wyleczy. Więc będziemy mogli się leczyć już teraz na każde zawołanie. Więc jak stracimy HP, to na spokojnie możemy je własnoręcznie po prostu odzyskać. Okej, ostatni fajas na górze i zginął. Jest, peace restored. Lecimy dalej z tematem. Niszczymy dalej wszystkich frajerów. Ile mam pieniędzy? Mamy pieniędzy 2300, możemy sobie jakieś upgrade'y zrobić, możemy sobie więcej golda zbierać od nich, więc sobie od razu to inwestujemy. Wolę mieć ten backpack zainwestowany, bo jeżeli mamy możliwość zdobywania większej ilości pieniędzy, to nam to od razu się przyda, tak? No bo jednak większa ilość pieniędzy, to będzie też łatwiejsza droga do upgrade'ów, więc zdecydowanie dobra decyzja, cwaniak, żeby w coś takiego zainwestować. Okej, let's go, let's go, ładnie tutaj ludzie giną. Szkoda tylko, że jeżeli wbijemy w głowę, to... nie ma jakiegoś większego damage, przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby był jakiś większy damage, więc jeżeli jest większy damage, a ja powiedziałem, że nie jest, to przepraszam bardzo, serdecznie zaraz się na tym skupię, czy jeżeli będę walił gdzieś komuś w głowę, to będzie na przykład szybciej ginął, ale tego jakoś nie widzę. Uwaga, ten dostał polecam magazynek, nie ma różnicy, więc ta gra polega tylko na tym, iż musimy po prostu do nich napierniczać tyle, ile się da, jak najszybciej, jak najwięcej, musimy ich niszczyć i niech płaczą. Okej, tu mamy Red Soldier Killed, jeszcze żadnego nie było, więc nie możemy do tej misji. Tutaj mamy Kill Two with One Grenade, że ta misja się tego nie zrobiła, to jest aż szok. Ale spokojnie, ta sobie zaupgraduje granacik, jeżeli pierdzielę tym granacikiem, to gość teraz zginie na pewno. No co zrobić z tym całym pokojem? Wiesz, when we get out of... kiedy się stąd wydostaniemy? Nie wiem, stary, może żona i ja będziemy mogli gdzieś się usiadowić gdzieś w mieście. Założymy rodzinkę, weźmiemy psa w życiu, wiecie, jak wiesz, jak to będzie. Ja zbuduję sobie 10-stopową wielką statuę mojej osoby. Chcemy też Solid of Peace. Peace of the country, tak, chcemy oczywiście pokoju naszego kraju. Powinniśmy być bogami, moglibyśmy być bogami. Cokolwiek to ma znaczyć, ogólnie jestem... gubię się, jeżeli chodzi o ten dialog, bo ja... może ja to źle po prostu tłumaczę, ale... cały sens tego dialogu jest trochę dla mnie tak w kropce, bo wydaje mi się, że to ja byłem osobnikiem, który chce pokoju tego miasta, a teraz oni niby wychodzą z założeniem, że to oni chcą napaść na to miasto, żeby oczywiście je przejąć i zrobić tutaj wszelki pokój, tak? Pod ich panowaniem będzie pokój w tym mieście. Oj, nie, nie, przyjaciele. Ja, jako obrońca tego miasta, nie pozwolę wam wejść za te baraki, które tutaj sobie stworzyłem, więc możecie sobie pomarzyć o tym, iż tam dojdziecie i zrobicie sobie jakieś statuły, czy ogólnie osiedlicie się ze swoją żonką. Nie ma takiej możliwości, przyjacielu. Nie ma takiej możliwości. Zrobiliśmy jeden kolejny achievement, za który dostaliśmy ileś tam pieniążków. Możemy, mamy teraz ponad 2000 hajsu, więc moglibyśmy zrobić sobie lepszy efekt odpychania w naszych przeciwników. I mamy nowego przeciwnika, to będą właśnie te Red Soldiery. W końcu zrobię, znaczy w końcu dotarł na czas tutaj nasz Red Soldier. Hey Earl, ready to get peaceful up? Tak, czy chcesz to wszystko uspokoić? What the peace? Where did you get that armor? Okej, czyli to jest jakiś nowy armor, oni się zaczęli kupić na ten temat, kłócić na ten temat, że mają super armory i takie tam. I ogólnie, nie, są kretyni i oni chcą wbić na nasze miasto, żeby nami władać. O nie, 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 moi przyjaciele, ja tutaj nie pozwolę sobie tak w każdym wybuchać. Uuu, ten Red Soldier wygląda na to, że jest kimś w postaci normalnego żołnierza, tylko jakby w lepszej formie, lepszy ma karabin, lepiej nim strzela, więcej nim strzela i tak dalej. Uuu, mamy już, dostaliśmy jednym strzałem z pompy, o ile z lag.
Zobaczcie, ile od razu mam HP straciło, więc trzeba teraz załadować sobie szybko granat. Jak przestaną strzelać, bum! Trzeba było wszystkich wysadzić. Mamy pacyfikator, tylko teraz trzeba uniknąć. Okej, okay, napierniczamy was, napierniczamy. Wyleczmy się teraz szybko. Bang! Tutaj niszczymy rakietami kolejnych. Lecimy do góry. Bang! Patrzcie, jak unikli. Zaczęła się w końcu robić trudniejsza rozgrywka. Nie jest już tak łatwo, jak było do tej pory, ale wciąż nie jest na tyle trudno, abym musiał się martwić. Okej, okay, czekamy tutaj. Jak przestanę strzelać pociski, to zacznę rzucać granatami. Teraz znowu czekamy, bo leciały pociski. Okej. Okay. Kurna, ile tego gówna tutaj leci? No ja mam problem z unikaniem tego wszystkiego. Okej, okay, uleczyłem się, bo wydaje mi się, że to będzie końcówka, jeżeli chodzi o ich naparcie. I tak, to była końcówka, więc wyleczyłem się i dostałem przez to darmowe, dostałem za to darmowe pieniążki, za to, że będzie mieli 100% życia. Więc to było opłacalne, 3600 hajsu. Na co moglibyśmy wydać? Jeszcze większą ilość hajsu lub jeszcze większą ilość pocisków, które możemy wystrzelić. Więc oczywiście tutaj to maksujemy. Let's fucking go. Lecimy dalej z tematem, rzucamy tutaj od razu granatem na start. Niszczymy wszystkich tutaj ziomeczków, które do nas nadchodzą. I już jestem trochę zaniepokojony, bo myślałem, że jak zrobimy to sobie na maksa, to będę mógł strzelać w nieskończoną ilością tych pocisków. Niestety tak nie ma, więc jest trudniej niż myślałem, że nie będzie mi aż tak łatwo, jak to było załóżmy w Raiders Took My Dog, że po prostu po załadowaniu maksymalnych upgrade'ów nie dało się nas powstrzymać. Tu jednak mamy jeszcze szanse. Mamy jeszcze szanse, nie mówię, że są to gigantyczne szanse, ale jakieś tam te szanse po prostu z nami mają. Okej, granat leci. Pięknie wszystko tutaj wyczyściło. I zaraz będzie ten większy wave, ponieważ jest to 10. fala, więc będzie na pewno więcej osób na naszej drodze, żeby ich zniszczyć. Let's go. Let's go, tutaj musimy każdego frajerka zniszczyć. Umówię sobie, jak najdłużej powinniśmy ich zniszczyć. Uuu, jakiś specjalny boss. Stand back, soldiers, my shield will protect us all. W końcu przybyłeś. Kurna, no jestem ciekaw, kto to będzie. Nie chcę mi się dalej ich czytać, bo te dialogi są tak bez sensu. Conflict Resolator. Czyli przyjdzie jakiś specjalny... Oh my fucking god. Czyli idzie jakiś gościu z gigantyczną tarczą i mają jeszcze na sobie ludzi kamikadze. Czy to nie jest zbytnia przesada już? Że macie jakiegoś uzbrojonego typka, to jeszcze jakieś specjalne wojska kamikadze od was wylatują teraz? O nie, to mi się nie podoba. Oj, dobra, musiałem go zestrzelić, bo inaczej byłoby słabo z nami. Okej, okay, kolejny zestrzelony. Okej, teraz możemy strzelać do naszego głównego bossa. Dobra, chowamy się. Teraz czekamy tylko na... Wyleczmy się, dobra, dobra. Dawajcie, dobra, i jest rezultator zabity, więc może nam po prostu wylizać pięty. Łatwiutko. Łatwiutko z nim było, prawda, panowie i panie? Oczywiście tak. Było z nim łatwo. Pokonaliśmy naszego pierwszego bossa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest pierwszy z wielu bossów, który będziemy spotykać. Tak to przecież, jak weźmiemy sobie w achievementy, to jesteśmy dopiero na progres 9 z 27, więc jeszcze dużo przed nami. I mamy odblokowany teraz armor. Mamy tutaj, widzę, complete wave 25, żeby mieć gun kanona, oraz tutaj jest wave 25, żeby mieć EMP. Czyli będzie jeszcze sporo zabawy w tej gierce. Ja sobie teraz zainwestuję teraz ten w ilość HP, ponieważ to na pewno będzie opłacalne. Ale na tym zakończymy pierwszy odcinek. Ja oczywiście zabiorę się za nagrywanie kolejnego odcinka i mam nadzieję, że podoba wam się historia utrzymywacza pokoju. Tak to można chyba nazwać, jedynie rozsądnie Peacekeeper. W każdym razie ja się wam żegnam, nie zapomnijcie o łapce w górę, jeżeli wam się podobało. I cóż, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. No ja lecę nagrywać dalej, bo mi się teraz spodobało, zaraz zobaczę gierka. Cóż, siemanko, peace, yo!